still on. Zwycięzca tego pojedynku będzie minimalnie czwarty. Przepraszam, minimalnie trzeci. Natomiast przegrany minimalnie czwarty. Także jest stawka naprawdę ogromna. Medal bądź tego medalu brak, czyli najgorsze dla sportowca czwarte miejsce czeka jednego z nich. Oleg Żoch to mój faworyt. Laletin to zawodnik, który jest cięższy, wyższy. Wszystko wskazuje na to, że silniejszy. Ale w pierwszym pojedynku to Oleg Żoch prowadził. I był bliższy zwycięstwa. Teraz Laletin chyba wyciągnął wnioski. Bardzo wyrównany pojedynek, ale jednak...